prezentacja kolejnej wołowinki, kolejnej wyjątkowej tak naprawdę w naszej ofercie. Tym razem poliftowa S80, 2009 rok, 2,5 turbo, benzyna, 231 koni. Auto w pięknym czarnym kolorze. Dlaczego wyjątkowej? Dlatego, że z bardzo niskim przebiegiem. Ten samochód ma przejechane zaledwie 178 tysięcy km. Jak na limuzynę Volvo i w ogóle auto ze Szwecji, jest to naprawdę niski przebieg. Jak ktoś śledzi ogłoszenia szwedzkie, no to za przebieg niestety w Szwecji się płaci. I tutaj jak ktoś szuka S80 z niskim przebiegiem, to naprawdę jest to jedna z niewielu z takim przelotem. Oczywiście wszystko jest udokumentowane i mało tego, że jest udokumentowane, bo ktoś może zarzucić, że książkę serwisową to oczywiście handlarz może sobie podrobić, to można sobie wszystko sprawdzić za darmo po numerach rejestracyjnych. Wystarczy wejść na stronę car.info.se, wpisujecie sobie te numery rejestracyjne auta, to są numery rejestracyjne od nowości na tym samochodzie, czyli od 2009 roku. I po tych numerach wychodzi Wam pełna historia samochodu. Pełna to znaczy coroczne przeglądy szwedzkie. Czyli cała historia tego auta jest dostępna za darmo, nie trzeba nic wykupywać, żadnych raportów. Jest to dostępne za darmo. Auto w pięknym czarnym kolorze, naprawdę super się prezentuje. Bardzo mało zarysowań, bardzo mało zadrapań. Tutaj często pytacie, co to są za wtyczki w samochodach szwedzkich. To jest wtyczka do podłączenia auta do prądu, to jest tak zwane skandynawskie Webasto. Mamy grzałkę zamontowaną w misce olejowej i olej jest podgrzewany. Jeżeli podłączymy auto do prądu, jest do tego kabel. W tym egzemplarzu akurat tego kabla nie mamy, ale ten kabel można sobie dokupić. Szwedzi często te kable sobie zabierają po prostu do następnych samochodów. Oprócz grzałki w misce olejowej jest wyprowadzone gniazdko do wnętrza samochodu, gdzie można podłączyć sobie farelkę, tak zwaną grzałkę. To zaraz pokażę. Tutaj mamy wyprowadzone gniazdko. Do tego Szwedzi podłączają właśnie farelkę i po podłączeniu auta do prądu mają ogrzewane wnętrze samochodu. Bardzo fajne, proste rozwiązanie. Tanie w założeniu i to jest bardzo popularne tak naprawdę w Skandynawii, bo oni wszędzie, gdzie nie podjadą, czy do sklepu, czy do kościoła, to mają gniazdka przy miejscach parkingowych. Tak jak już mówiłem na początku, auto naprawdę w świetnym stanie technicznym, wizualnym. Bardzo ładne hamulce. Wymieniane w 2018 roku, ale o tym później. Opony letnie w super stanie, 2018 rok też. 17-calowe felgi, nieobdrapane, niepodniszczone. Także naprawdę super się to prezentuje wszystko. Tutaj mamy hak i zaślepkę haka. Hak jest chowany. Wersja Momentum tutaj dodatkowo doposażona w czujniki parkowania z przodu, bo mamy czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją. Pokazuje nam to na głównym radiu. Już przychodzimy do wnętrza samochodu, które też prezentuje się bardzo fajnie. To jest wersja Momentum, dodatkowo doposażona w sportowy pakiet wnętrza. Ja to nazywam pakietem Air Design w S80, bo S80 tak naprawdę w Air Designie nie było. A to można, to jest taka namiastka. Tutaj mamy z takich smaczków jeszcze przeszycia skórzane boczków. To też nie jest w każdym samochodzie. Skórzane fotele. Taki a la Comfort to też jest troszeczkę inny fotel niż w wersji Momentum, bo w wersji Momentum mamy zwyczajne, nie takie szerokie fotele. Z pakietu Air Design jest sportowa kierownica. Tutaj z emblematem Air Design. Fajnie taka fajnie wyprofilowana, perforowana skóra. Niebieskie zegary, aluminiowe wykończenie wnętrza, nakładki aluminiowe na pedały. I też perforowana skóra na gałce zmiany biegów. Tutaj mamy akurat wersję z automatyczną skrzynią biegów. No, klimatronik dwustrefowy, wszystkie fotele podgrzewane. Tempomat, tak, takie wyposażenie samochód ma. Wszystko oczywiście w aucie działa, auto było sprawdzone, podłączone do komputera, wgrane polskie menu. Przy okazji tego auta sprawdzamy. No, w tym egzemplarzu naprawdę no nic nie musieliśmy robić, tak? Samochód jest naprawdę w stanie perfekcyjnym. Jeżeli chodzi o jakieś kwestie uszkodzeń lakierniczych, to mamy tutaj na lewym tylnym błotniku odprysk, zrobiona zaprawka, jakieś tam drobne odpryski na przednim zderzaku. Tylny zderzak w idealnym stanie, zero jakichś zadrapań. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, to co najbardziej interesuje polskiego klienta, to lakierowane były trzy elementy z prawej strony. Prawy przedni błotnik, prawe przednie drzwi i prawe tylne drzwi. Grubość od 200 do 250 mikronów. Jest to tylko i wyłącznie drugi lakier. Jakaś szkoda parkingowa, nic poważnego, prawdopodobnie był uszkodzony jeden element, a trzy zostały polakierowane, żeby zgubić odcień lakieru.
do auta tradycyjnie już u nas posiadamy drugi komplet kół. Tym razem alufelgi 16-calowe, fajne, niezniszczone, nie są nigdzie utlenione. Do tego opony w bardzo ładnym stanie, zimowe, z kolcami. Kolce trzeba sobie powyciągać, nie jest dużo tych kolcy, także warto. Opona bardzo ładna, gruba, mięsista, także naprawdę jak komuś się chce, to warto sobie to porobić, bo to są opony skandynawskie, dużo bardziej agresywne niż te dostępne w naszym kraju. Wiem, bo sam w zimę mam takie opony, z których właśnie wyciągałem kolce i naprawdę opona super zachowuje się, szczególnie w głębokim śniegu. Przechodzimy do kwestii dokumentów, bo to też ostatnio bardzo Was ciekawi. Mamy oczywiście książkę serwisową do samochodu. Zaraz pokażę, jak ona się prezentuje. Serwisy były wykonywane bardzo fajnie, bo co 10-15 tysięcy kilometrów na pewno były dokonywane raz do roku. Ostatni serwis, który jest wpisany w książce, był wykonany w 15 roku przy 153, ale oczywiście to nie jest pełna historia serwisowa. Mamy do auta jeszcze komplet faktur i ostatni serwis był wykonany w samochodzie tak naprawdę w październiku 2018 roku przy 172 tysiącach kilometrów, czyli 6 tysięcy kilometrów temu były właśnie wymieniane hamulce przednie, tarcze, klocki, faktura na 7200 koron niecałe, czyli jakieś 3-3,5 tysiąca złotych. Nie mało, ale mówię, w Szwecji robocizna jest bardzo droga, także tutaj tych kwot proszę nie porównywać do naszych, tak, cen, bo na pewno one są troszeczkę wyższe. Najwyższa pozycja zawsze na fakturze to jest robocizna. Samochód fajny, kupiony od prywatnej osoby, od drugiego właściciela. Tak jak widzicie, z pełną historią serwisową, na aucie nikt nie oszczędzał, samochód jest mega zadbany. Cena na gotowo tego samochodu będzie w granicach 40 tysięcy, 2009 rok poliftowa. Naprawdę w ładnym stanie. Jeżeli ktoś szuka czegoś ładnego, z małym przebiegiem, S80, to naprawdę jest to egzemplarz dla niego. Co nam pozostało? Jedziemy zobaczyć auto od spodu. Też wygląda nieźle, także za chwilkę dojedziemy na stację i pokażemy auto od spodu. No zobaczymy auto od spodu. Jakieś drobne zarysowanie na zderzaku. Tradycyjnie korozja na przedniej belce, ale niewielka. Można sobie to oczyścić i zabezpieczyć. Osłona silnika, także tutaj nie za wiele zobaczymy. Jeśli chodzi o korozję w ogóle podwozia, wygląda bardzo ładnie. To jest delikatna korozja na wydechu. Ale myślę, że jeszcze wydech sporo posłuży. Osłony termiczne niepozrywane. Wydechy końcowe super. Tutaj faktycznie na tłumiku końcowym, na rurze, która doprowadza, jest widoczna korozja. Spód prezentuje się tak. Wygląda to naprawdę nieźle. Kwestia wycieków. Praktyczny brak wycieków. Możemy spróbować przyświecić. O, nic nie widać, żeby coś się pociło w licznych miejscach. Wszystko wygląda naprawdę super. Tak to wygląda. Rozrząd w tym egzemplarzu był robiony w 2016 roku przy 160 tysiącach, ale to będzie napisane w ogłoszeniu. Także tak się prezentuje wołowina od spodu. Cena na gotowo w granicach 40 tysięcy. Jak ktoś szuka, to zapraszamy.